Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj mamy recenzję zestawu 60287. Jest to ciągnik, nazwa zestawu. I pomyślałam sobie, że to będzie idealny materiał, bo pomyślałam sobie, że musiałam mieć ten zestaw, bo wiecie, na czym mój kanał jest oparty, na rolnictwie, także idealny zestaw będzie. Dlatego myślę, że przechodzimy. Moim zdaniem ten ciągnik wygląda na jakiegoś Case'a albo takiego starego New Hollanda. Bardzo fajnie się prezentuje, moim zdaniem. Polecam go. Jeszcze nie zbudowałam, ale mi się wydaje, że będzie dla polecenia. Bardzo duże koła, które fajnie wyglądają. I niedługo będzie Lego Farma też. Także zacznijmy go. A tak zawsze zaczynam, nie używam nigdy noża. Dobra. Przestawię kamerę. Takie oto tutaj mamy rzeczy. Torebka druga. I pierwsza. Koła, które myślałam, że będą trochę większe, ale jest fajnie i tak. I łyżka, która jest taka większa niż normalna. O, jakiś kupon mam, pewnie do Legolandu. A jak, Legoland? No to instrukcja. Tak oto wygląda. Możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. O, i tutaj macie zestawy. Z tegoroczne. Fajnie wyglądają. Możecie napisać, który zestaw byście chcieli. Napiszcie po prostu numery któregoś z zestawu, zatrzymajcie i napiszcie, który byście chcieli. Ja już ten traktor mam, to albo kamper, albo to by fajnie byłoby mieć. Jeszcze jakaś jest to? Nie. I tutaj tylko części już pokazane. No to zabieramy się za budowę. Także jesteśmy już po zbudowanym zestawie i jak widzicie, fajny nawet traktor. Nie dokończyłem go tam budować, bo koła źle zrobiłem troszkę. Pierwszy ludzik. Tak wygląda. Królik. Paczka z zbiorami jakimiś, marchewką, jakąś dynią. Takie dwa snopki siana. Fajne zastosowanie, nawet Lego zrobiło. W środku siedzi kierowca ciągnika, czyli rolnik. I o tak oto się prezentuje cały ten zestaw. Porównajmy sobie go do innego mojego modelu. Powiedzmy na przykład do Ursusa 904 czy 14. Tak oto to wygląda. Do góry tak samo są prawie, że wysokościowo równi. Szerokościowo ten jest szerszy. Ten po prostu ma wysoką kabinę strasznie, mój. A ten z zestawu jest dobrze tak zrobiony. I zobaczmy też, jakąś przyczepę, czy się da do niego podłączyć. Oczywiście tył sobie przerobię. Oj, zapomniałam jednej rzeczy tu wczepić. Dobra, także spróbujemy przyczepę podłączyć. Słuchajcie, wziąłem grabiarkę. Tak oto wygląda, czyli nawet spoko. Zobaczmy przyczepę największą.
Też. Czyli tak ogółem to dobre, to dobry zestaw. Zobaczmy jeszcze z prasą, czy będzie wyglądał jakoś. Czekajcie chwilkę tylko. Się odczepiło mi. O, nie mam tyle tych zaczepów, o tych o. Dobra, biorę prasę New Hollanda. Bardziej wezmę to do dołu. Nie, no też spoko wygląda. Tylko jedyną taką wadą tego ciągnika, że ten tur taki trochę króciutki jest. Odczepię tą prasę. Zobaczcie sami sobie. Na styk to jest zrobione wszystko. O, to jest na maksa opuszczone i tylko łyżką dalej można brać do dołu. No wysokościowo to ujdzie, tylko że do przyczepy będzie trochę ciężko sypać, ale da się radę. Z tyłu tu myślę, że przerobię zaczep na inny, jakiś taki podnośnik zrobię. Albo do tego spróbuję porobić rzeczy. Także ja oceniam ten zestaw. Jakieś 8 na 10 dam. Nie dam 10, bo tur trochę za krótki, taka wada. No i taka, że z tyłu jest takie tylko to. Zaczep. A bez żadnego podnośnika, ale no to jest w końcu Lego, to tam nie wymagajmy za dużo. Z przodu można też coś podłączyć, to jest fajne, obciążnik jakiś. I moim zdaniem zestaw fajny jest, polecam każdemu. Polecam każdemu, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Lego Farmą, to w szczególności polecam. Idealny zestaw, żeby rozpocząć przygodę i dorabiać do niego sprzęty. Także zachęcam do kupienia. Nie zmuszam, ale zachęcam. Także stawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i trzymajcie się. Cześć, pa, pa!